Barton 50, nie wiem jaki model, troszkę podłubany. Co z nim? Do wymiany uszczelka pod głowicą, tak najprościej może mówiąc. Tam gdzieś się coś poci, gdzieś tam coś kapie i faktycznie, że jak się go zapali, to no to była plamka. Teraz go troszkę wysunąłem, bo tutaj stał w tym miejscu. No to przez tą chwilę tak się spocił. Ale nie podoba mi się też troszkę, powiem, ta praca tego silnika. Jakoś tak przerywa, nie chodzi to tak, jakby mi się to miało podobać. Tu właściciel dostarczył tą uszczelkę, jedną, drugą, ale tam coś wiem, że jeszcze trzeba będzie na pewno jeszcze którąś tam zamówić albo dorobić. Jest już na wtrysku. Zobaczymy, co to tam. Może po prostu to, że nierówno chodzi, bo faktycznie jak jest dmuchnięta uszczelka, to gdzieś tam kompresję gubi i coś to wariuje. No. Także nic. Widzimy się, jak już to będzie rozkręcone i co tam mamy w środku. I tak, co nieco jest rozkręcone. Olej zlany. Czemu ciekło? Co ci się ciekło? Widzicie to, jak to tu wyglądało? Od połowy tej uszczelki, tak, od połowy na dół jest całe mokre. No jest troszkę znagarowany ten silnik, ale to tam wyczyści się tego tłoka i uszczelkę zdrapie, bo to trzeba będzie całe zdrapać. Doczyścić do fajnej, suchej, równej płaszczyzny. Nie podoba mi się troszkę ten rozrząd. Zobaczę jeszcze, jak on tam będzie, czy on może nie szedł po tej rolce. Jakiś taki był dosyć luźny. A czemu to ciekło moim zdaniem? Tu jest taki o-ring i patrzcie, w jakim on był stanie. Ajajaj, tu jest lampa. I on tu musiał puszczać troszkę ten olej. No a on sobie znalazł wyjście przez uszczelkę na dół. Dobra. Myjemy, czyścimy. To jest taka najbardziej żmudna robota. Olej bym mu też wlał tu świeży, bo to co tutaj jest, to jest takie troszkę, no nie wiem, takie mieszane uczucia mam. Niby to wygląda, ale jest jakiś taki gęsty, a tego to jest niecały liter chyba oleju, czy nawet jakby liter, to nie jest jakiś duży pieniądz, ale będzie przynajmniej silnik miał to co powinien mieć. Dobra. I tak, podręczny zestaw o-ringów, jest dopasowany jeden. Ta powierzchnia tutaj już jest wyczyszczona, otłuszczona. Tu przyjdzie sobie nowy o-ring w to miejsce i fajnie się go zaciśnie. Ale to za chwilkę. Głowica już też jest. Odkręciła się jedna szpilka. Przy tym położyłem ją na kleju, ale jak to na są szpilki są tak. Też już jest poczyszczone, zawory też się troszkę przeciściło. Cóż tu jeszcze mamy? Te powierzchnie. No najważniejsze to wszystko fajnie mieć pozaczyszczane. Aha, idę jeszcze na stół, przykręcę tą klapkę, bo ją mogę tam zrobić. No i montujemy wszystko w całość. Tego o-ringu nie temu go szukałem, bo czekajcie, bo w tym zestawie go nie było. To jest tylko podtłumnik i ten pod głowicę, no i pod cylinder. Cylinder jest fajnie, nie ruszam go. Te śruby są mocno podokręcane te. Także cylinder siedzi jak najbardziej ok. No to nic, co? Zobaczymy się, jak już to będzie przykryte. I tak, głowica już założona. Trysk od góry już jest przykręcony, jeszcze tam zostało wydech wpiąć. Na rozrządzie jest ustawiony, ta kropka się musi pokrywać z tym wycięciem tutaj. Co prawda tutaj nie ma, ja tam nie wam nie pokażę, bo tam nie dojdę. Nie ma oryginalnego znaku kreski, nie wiem czemu, ale miałem zaznaczony w górnym punkcie swój punkt, także wiem, że to jest na pewno ok. Sprawdzone luzy zaworowe. Zarówno w sądce, jak i wydech, także jest wszystko ok. I jest motorek na zewnątrz,
Co miało być zrobione, to jest zrobione. Nie. Nic się tutaj nie pojawia, nie kapie. Fajnie, czyściutko, suchutko, pokontrolowany wydech. Luzy zaworowe posprawdzane. Co jeszcze? Nowy olej wlany. No tyle, no. Co tam było, to będzie pokazane na filmie. Nie podoba mi się troszkę to, że on tak sobie czka na w tych wolnych obrotach, ale to tylko jak jest zimny, widzę, zauważyłem. Przy takim przebiegu to tam było dłubane, ustawiane, także teraz można spokojnie jeździć. Tak normalnie jeździ, wkręca się na obroty. Reakcja na gaz jest dosyć fajna. Tyle, jeździć, obserwować. Trzymajcie się, cześć.